Siemanko wam wszystkim widzowie, witajcie w kolejnym odcineczku z gry Dying Light 2. Ja jestem Waszek, a jest ze mną Lokarius. Siemano wam wszystkim. I słuchajcie, co się dzieje? Aktualizacja informacji. Nie było przez parę ostatnich dni odcineczków, ponieważ za bardzo nie mieliśmy kiedy ich nagrywać. Byliśmy trochę zajęci sprawami natury alkoholowej. To w pierwszej kolejności, a potem no po prostu jakoś tak wychodziło, że nie mieliśmy zbytnio czasu. Także siadamy do tej gry, żeby ją nagrywać po tygodniu. Zapomniałem w ogóle, jak funkcjonuje ta gra, stary. Możliwe, że trochę zardzewialiśmy. Zardzewialiśmy? No, coś się z nami stało w każdym razie, możliwe bardzo. Ale tak, przypomniałem już sobie, co robiliśmy, jeśli chodzi o misję fabularną. W ogóle, jeśli nie oglądaliście poprzedniego streamka, to polecam nadrobić w zakładce live albo na żywo, żeby sobie zobaczyć, co my tam robiliśmy w tym streamku. Głównie robiliśmy misje poboczne oczywiście i takie zadania poboczne, typu jakieś tam elektrownie czy jakieś takie pierdolety inne. A misję fabularną sobie oczywiście zostawiamy na odcineczki. Ja nawet oczywiście... na mapie widać, że dużo jest odkryte, nie? Tak, tak. No trochę pobiegaliśmy, trochę poodkrywaliśmy tych rzeczy, także trochę mamy. Planujemy jeszcze jednego może streamka zrobić z tego Dying Lighta, żeby po prostu już sobie wszystko ogarnąć, to co mamy do ogarnięcia z tych najważniejszych rzeczy jeszcze przed końcem fabuły, ale zobaczymy, jak nam to po prostu wyjdzie, bo możliwe, że zanim zdecydujemy się na zrobienie streama, to już się tam skończy fabuła, także no zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak coś, to oczywiście damy wam znać na Discordzie albo w karcie społeczności, także śledźcie. No i co? W pierwszej kolejności co pójdziemy zrobić, to pójdziemy tam opcjonalną rzecz wykonać z tego zadania. Bo my mamy ogarnąć... A z tym chlaniem. Tak, bo ostatnio byliśmy u Polaka Śmierdziela i wzięliśmy ten alkohol. I z tym alkoholem musimy mieć tego chłana, żeby to zaopatrzenie tam... A, żeby te lampy UV ogarnął na wieżowców VNC. Ale jako zadanie poboczne, czy opcjonalne nam się pojawiło, żeby pójść do Daniora i dać mu wódkę, bo tak nam powiedziała pani tamta... Lawan, tak, już zapomniałem imienia. Tak nam powiedziała Lawan. No. To fajna sprawa, że przed chwilą chleliśmy w realu, a teraz chlejemy, kurde, w internecie. Tak, dokładnie. Super, wszystko się wokół jednego kręci po prostu. Życie opiera się wokół wódki. Ten świat. Ja jestem wódką. Ja jestem wódką. I'm the liquor. Kurde. Także no, zostawcie widzowie Lekensa oczywiście i subiczkę, jeśli wam się odcinek spodobał. Sprawa, już nie umiem skakać. Jak ty tam doskoczysz? Masz podwójny skok jakiś? Zbugowałem się, stary. Nie, no po prostu spuść się w górę i skocz. Tutaj? Jak spuść się w górę? No, on się baguje tutaj. O. Zajebiście zleciałem. Dobra. Kula, czekaj. Tu jest ta winda, lecę. Lecę, bo chcę. Dobra, uwaga. Nie błe. Ciekawe, co tu się w ogóle będzie działo teraz. W tym miejscu, bo ten Daniel to chyba nas tak zbytnio nie lubił. Więc żeby tutaj do jakichś rękoczynów nie doszło. Czemu mi pokazało, że mam odkrytą kantynę Rybie Oko? Coś się baguje z tym koopem. Przecież my już tutaj nie raz byliśmy, a teraz dopiero mi skoczyła informacja, że odkryłem tą miejscówkę. Miejscówkę, fajnie. Siema, Danior, masz wódkę. To jest ten gówniaczek? O, jednak przyszedłeś. Proszę, z okazji kolejnego roku na tej planecie. Czego ode mnie chcesz, gadzio? Co masz na myśli? Czego potrzebujesz? Dlaczego nagle dajesz mi prezent? Lawan mówiła, że masz urodziny, więc pomyślałem... Rozumiem pojęcie prezentu urodzinowego. Tu heres serdynało. A... Okej, słuchaj. Wszystkiego najlepszego. Przegrałem zakład. Ale przynajmniej mam coś na pocieszenie. Zakład? Nieważne. Lawan jest przy barze. Jaki zakład? Mów. Co się dzieje? Przegrał całe pieniądze. No panie, Lawan jest dosłownie 2 metry od niego, stary. To jest przy barze. Przy barze, bo jak to zabrzmiało, jak gdzieś w środku, wiesz, jakiś Chlańsk czy coś, fajnie. Tymczasem Lawan. Opiera się o skrzynki 2 metry. Nie zniknąłeś, śmiesznie. Przyszedłeś! Czyżbyś nie chciała, żebym przychodził? Zgarnę butelkę, nadrobisz zaległości. Row? Po służbie, he? Słuchaj,
Wiesz, jak stresujące to wszystko było. Dostajesz rozkazy, te nie mają sensu. Nieustannie walczysz z czasem. A, rozumiem, wierz mi. No, udało ci się. Lawan wygrała. Wygrała? Chodzi o jakiś zakon. Że on przyjdzie, czy nie tak, przyjdzie? Tak, seniorem. Czy... Ona była pewna, że przyjdziesz, on niespecjalnie. To wygląda niemal tak, jakby jej zależało. Niezwykłe. Masz, Aiden. Pij. Najlepsza gorzała Nikolasa. Mieliśmy właśnie zagrać w grę. Nie, Lawan, nie mieliśmy. Daj spokój. Odpadam. Tak, ja też odpadam. Wystarczy mi chlania. Banda przegrywów. Dziadegi. Aiden, a ty grasz? Oczywiście, że tak. Pijemy alkohol? Co? Nie bierz w tym udziału. Skończysz nawalony i upokorzony. Aiden, im dłużej będziemy gadać, tym więcej damy czasu tej zrzędzie na wycofanie się. Grasz czy nie? Gramy, oczywiście. Jeśli chodzi o alkohol, to zawsze będziemy grać. Jezus. Okej, wchodzę w to. Zuch, chłopak! Zasady są proste. Albo odpowiadasz na bardzo osobiste pytanie na swój temat, albo musisz podjąć wyzwanie. Proof or dare. Okay, jeśli nie chcę odpowiadać na pytanie, mogę wybrać wyzwanie. Chciałbyś. To my decydujemy, czy robimy to same wyzwania? Czy wyzwanie. A, okej. Okay. Albo robisz, jak ci każemy, albo pijesz. No i proste. No dobra. No i baza. Czyli jednak powiedz, nie ta gra. Czy spałeś już z kimś z Biledor? Nie, ale zaraz możemy, Halo One, wiesz. Właśnie ta gra trochę nam nie daje wyboru, jeśli chodzi o spanie z kimś w Villador. Poczekaj, a... Co tu się dzieje? Nie wiem. Nie wiem, powiedz prawdę. Pi, że tak? Nie no, to powiedz prawdę. Nie, bo to pi to chyba wyzwanie po prostu, a prawda to prawda, nie? Nie wiem. Nie wiem, czy tak działa. Nie szczerzyłem tych zasad. Nie. Żartujesz sobie? Może gość ma standardy. Najpierw miłość i tak dalej. Ta, powodzenia. Nie każdy jest taki jak ty, Row. Dobra. Ta, właśnie. Twoja kolej. Giga czadzie. Chcę, żebyś coś zagrała. Spierdaj. Generalnie. Ej, o co chodzi? Napiję się. Nieważne. Grasz na jakimś instrumencie. Nieważne. Wypiłam. Lecimy dalej. Kiedyś grała na ukulele. Serio? Ludzie, lecimy dalej. Aiden, zagraj dla Roa. I... To jest zwykła w ukulele. Chcę, żebyś kazał mu zaśpiewać. To będzie straszne. Zapytaj, czym się zajmował w przeszłości. Nie no, śpiewamy. Śpiewamy. Jak na jebańce to śpiewamy, wiadomo. Wyzwanie. Porusz te struny głosowe. Sam się wróciłeś. You're my ragamuffin. You might think I'm tough and all. Ale leci. But I always have a ball with you. You're my ragamuffin. I know it's just a silly name, but you set my heart aflame. It's true. No, najgorzej sobie poradził. Bóg się nawalił. Boże, no tak. Zabijcie mnie przed kolejną zwrotką. Wow, stary, to było coś. Dobra, wystarczy. Chciałbyś zapytać o coś tę doświadczoną zabójczynię? Zawsze zastanawiała mnie ta lista celów. A? Zamknij się, no. Row. Nie twoja kolej. W sumie chyba ta lista celów jest chyba trochę bardziej interesująca niż to, co robiła po ucieczce od Wolca. Też tak są... No. O, właśnie. Lista celów. Jak to się zaczęło? Od gnoja, który zapłacił za to, co zrobił. Zaczęło się od jednego. A potem był kolejny. A potem zrobiła się z tego cała lista. A kim był ten pierwszy? To już kolejne pytanie. Pi. Nie,
On chce, żebyś odpowiedziała na pierwsze. Kogo obchodzi, czego on chce? To zaczęło się dużo wcześniej, kiedy uciekłam Waltzowi. Pomógł mi Frank. Pokazał mi, że mogę inaczej wykorzystać swój gniew. Wtedy myślałam, że do nich dołączę. Że kiedyś zostanę nocną biegaczką. Kogo ja oszukiwałam? Wykosili ich w wieżowcu VNC. Frank stracił niemal wszystkich. Nocni biegacze padli, a Frank zaczął pić. Stracił wiarę w życie, w samego siebie. No więc... nie jestem nocną biegaczką. Ale przynajmniej mam swoją listę. Dobranoc. Zadałem niewłaściwe pytanie. To właśnie piękno tej gry, pielgrzymie. Pielgrzymie. Później docierasz do niewłaściwego pytania. No to do zobaczenia. No to elo. Jakoś za długo nie wytrzymali w tym piciu. No, Bessa stoi w ogóle wywalona. Czuluje bomby. Wygląda się na... creep taki trochę. Gadzio, tu jesteś. Dziękuję. Dziękuję za wódkę. Dziękuję. Napijmy się. Za mnie i za kolejny rok w tej dziurze. Dziwne to było, bo to jedno dziękuję było zupełnie jakoś nie tak... Nie jesteś taki zły, wiesz? Jakby inaczej nagrano. W końcu się do mnie tak, przekonujesz? Tak. Nie, po prostu są gorsze dupki od ciebie. Jestem pijany. Gdzie nie, jest Loan? Widziałem ją z tobą. A, graliśmy w grę i zadałem złe pytanie. Jak zaczęła się lista celów? Ach, gadzio, gadzio. Przez siebie zaczęła myśleć o przeszłości. Słuchaj, i nie mówię ci tego dlatego, że cię lubię. Sam nie wiem, dlaczego ja ci to kurwa mówię. Ale nigdy, nigdy nie pytaj Loan o jej przeszłość. Kumasz? Dobrze. A teraz spad. Mam urodziny. Teraz co? Chłop taki urżnięty, kurwa. No, a teraz idź se stąd, bo ja mam urodziny. Kurwa. Mam urodziny. No dobra, to w takim razie załatwione. Chyba zadaliśmy jednak złe pytanie, jeśli chodzi o Loan. Aczkolwiek to drugie też było pytanie o przeszłość, więc jakby nie wiem, czy w ogóle... Dało się inaczej. Czy to by się o czym, czy reakcja, żeby się czymkolwiek różniła. Dobra, to w takim razie lecimy teraz do Juana na ten, na główny, główną bazę SP do statku. To jest tam daleko. Dolecę. No, nie muszę dać na jednym wdechu. W ostatniej chwili przypomniałem sobie, jak się odpala tą. Lotnie. Lotnie. Ja pierdzielę. Dobra, szukamy tych. Trzeba też tych działek, ja tam, żeby ja powiedzieć. Tam. A właśnie, bo tam generalnie na tym, na... Pod streamie? Na streamie odblokowaliśmy drugi punkt... Nie, czekaj. W sensie no drugą budynek infrastruktury daliśmy dla SP, czyli nam się odblokował ten drugi punkcik SP. I w nim było, że jakieś działka nam się poodblokowywały. Tylko że jak my chodziliśmy na stream po tym mieście i patrzyliśmy, to nigdzie tych działek nie widzieliśmy. I tak w pierwszej kolejności mieliśmy wrażenie, że może coś się stacją zbugowało i ich nie widać. Aczkolwiek teraz jak tak chodzę, tutaj patrzę, nie wiem czy u ciebie też, ale dalej ich nie widać, także... Ja idę za tobą, nie? A, okej. Okay. No, także no... Wiesz, może by się przydało, żebym szedł inaczej, ale dobra. Teraz to już chyba too late. Fajnie, że ja biegnę w ogóle po ziemi. Dobre wejście. Złapał mnie. Dobra, jestem. A fajnie, że ty mówisz, że idziesz za mną, po czym jesteś 100 metrów ode mnie. No właśnie, bo jestem... Nie, czekaj, gdzie ty jesteś? Bo już jestem na miejscu. No ja się zatrzymałem, bo zbieram sobie miodek. No to... Gdzie tam jest jakaś misja? Czekaj, muszę tam wleźć. Ale dawaj, Aiden, właśnie tam na górę. Matka, też coś teraz już nie umiem grać w tą grę. Ty, bo mam misją. Idziesz tu do mnie? Widzę cię.
Tak, jestem z jakieś gówniaki cały czas. Kurde, zacina mi się też ten bieg, ja pierdzielę. Gała mi pada ewidentnie. No. Halo. Aż byś skoczył potem. No, bo to jestem ninja. O co chodzi? Jestem Hugh. Ty jesteś tym pielgrzymem, który włączył prąd, prawda? Robię się sławny. Bo podobno pomagasz ludziom. Bywa. Dlatego mnie wołałeś? Potrzebna mi pomoc. Mój dzieciak polazł na wieżę ciśnień i nie wrócił. Martwię się. Nie żyję. Długo go nie ma? Będzie z 6 godzin. To niedobrze. Normalnie bym się nie martwił. To silny dzieciak o posturze byka, ale minęło sporo czasu. Ile ma lat? Czy to ważne? Chcę tylko, żeby wrócił. Sam bym się tym zajął, ale w domu czeka na mnie trójka młodszych dzieci. Nie mogą zostać bez opieki. Dobra, zajmę się tym. Czemu nie jesteś w domu? Niebezpiecznie. Jak go znajdziesz, spotkajmy się u mnie. Mieszkam przy Lower Down Promenade. Tak dziwnie gada ten gość. Właśnie dziwnie gada i mi się coś tu nie zgadza. Skoro w domu ma trójkę dzieci, to co on tutaj robi na jakimś randomowym kurwa w balkonie? Może jakiegoś dambiaka zostawił z tymi dziećmi. W sumie bardzo prawdopodobne. Popieprzył trochę żonę z zombiakiem. Tak mogło być. Jezus Maria. Ej, no ja naprawdę nie wiem, kiedy będzie opcja ulepszenia paralotni, bo to jest, kurde, już trochę czasu ją mamy, a dalej nie widziałem gdzie tej opcji, trochę słabo. Bo ta paralotnia naprawdę, ona trochę mogłaby być szybsza. Bo aktualnie to się trochę bardziej się opłaca biegać po ziemi albo po dachach, niż tej paralotni lecieć, bo jest po prostu o wiele szybsze bieganie niż ta paralotnia. Znowu pompują, ale mam nadzieję, że to inni ludzie są. A, są ci sami, oni po prostu robią formę na lato. Jak pojadą sobie na plażę do na koło brzegu, to wiadomo, że trzeba mieć dobrą formę, nie? Koło brzegu. Ja pierdzielę. Co to za ludziki tu? Dobra. O, proszę bardzo. Boy. Niezłe z niego ciacho, prawda? Przyłączysz się? Im więcej, tym lepiej. Nie, dzięki. Zawstydziłem cię? O, wybacz. Tak już wpływam na ludzi. Zaczekam na ciebie, ale pośpiesz się. Muszę przysiąść sobie. Fajnie. Podziwiam twój upór. Teraz oczy rozmowa. Jestem ciekaw, co zrobisz, kiedy znowu odeślę cię z kwitkiem? Będziesz żałował. Co my teraz robimy w ogóle? Mamy załatwić lampy UV od tego ziomka właśnie. 16-letni single malt z Highlandu. Rozlana rok przed wybuchem pandemii. Co jest? Koronawirusa? Nie, pewnie pandemii zombie. Znaczy, no, na pewno. Czytałem, że jedna beczka tego trunku poszła na aukcji za ponad $500,000. Ha. Co za wysublimowany prezent. Do tego Polaka? Cebulaka? Tam. Jak dają, to się bierze. Twoje zdrowie śliczne. Co mogę powiedzieć? Rozbroiłeś mnie. To co, nadal szukasz tych lamp? Matt wspomniał, dlaczego tak mu zależy? Dlaczego naprawdę ich chce? Tak, chcę zająć wieżowiec VNC. Czekaj, poważnie? Facet całkiem ześwirował. Nikt tego nie próbował od lat. Czyli to niebezpieczne. I po to są te lampy. Tyle, że lampy wymagają prądu. O ile mi wiadomo, tam go nie ma. Niektórzy próbowali zdobyć wieżowiec bez prądu. Bohaterowie i głupcy skończyli jako przystawki dla przemieńców. To już problem Mata. Co cię to obchodzi?
Obchodzi mnie, bo coś tu nie gra. Nie masz takiego wrażenia, Aiden? Co masz na myśli? Matt chce przygotować miasto na nadchodzącą ofensywę rzeźnika. Czyli powinniśmy zbudować mu pomnik, tak? Sęk w tym, że rzeźnik nie planuje żadnego ataku. Skąd wiesz? Mam swoje wtyki. Także wśród renegatów. Od zakończenia wojny to my zajmujemy centrum miasta, a pułkownik siedzi na zaporze. Jedno przesunięcie dźwigni i pół miasta znajdzie się pod toksyczną wodą. Pułkownik nie jest głupi. Wie, że wojna oznaczałaby koniec dla wszystkich. Co z tymi lampami? To dlaczego rzeźnik zaatakował kantynę? To centrum miasta. Dobre pytanie. Istnieje możliwość, że to nie pułkownik wydał rozkaz. Dzieje się coś poważniejszego. Coś, czego jeszcze nie rozumiemy. Czyżby to Waltz wydał w takim razie rozkaz ataku na kantin? Co z tymi lampami UV? Po co mu są potrzebne? Jack coś ukrywa. Od jakiegoś czasu zamawia dużo więcej lamp, niż mógłby potrzebować. A potem część tych lamp po prostu znika. Po dostawie nie ma po nich śladu. Po co Jack miałby kraść lampy? I tu, przyjacielu, zaczyna się cała zagadka. Jack nigdy nie pogodził się z tym, że nie pokonał rzeźnika, kiedy miał okazję lata temu. Wiedział, że jeśli go zaatakuje na zaporze, pułkownik zamknie śluzy. Rosnący poziom wody wypchnie z ziemi chemikalia, a one zabiją wszystko, co żyje w mieście. Ten impas trwa od ponad 10 lat. Każdy czeka na ruch tego drugiego. Aż nagle ktoś włączył prąd i coś się zmieniło. I renegaci zaatakowali kantynę. Panie, nie ma innej odpowiedzi. Nie ma czasu na te gierki. Nie mam czasu na te gierki. Nie jestem tu dla przyjemności. Potrzebuję lamp, żeby... Odkryć, co się stało z twoją siostrą. Tak, Aiden? Mówiłem ci, że mam wtyki. Może uda mi się coś wywęszyć o Waltzu i twojej siostrze. A konkretnie na temat tego naukowca z GRS, którym próbujecie się skontaktować. Powiedziałbym nawet, że z moimi środkami znajdę tę osobę szybciej niż Matt. Wątpię, żeby w ogóle był w stanie ją znaleźć. Ma mordę w ogóle na tym spowolnieniu jakimś. Ale psycha-sitting, stary. No, nie wiem, że mówię, co wybrać. Idziemy z nim? Tak, ja bym z nim poszedł, no. Rzeczywiście, no, jako ma dużo wtyk, to rzeczywiście może być... Gość. Jesteś w mieście od minuty, a już wybrałeś właściwą stronę. Dam ci te lampy. Matt nie będzie nic podejrzewał. Ale później idź do katedry. Ukrywa się tam jeden gość. Kompletny świr, ale geniusz techniczny. Niech naprawi ten stary sprzęt szpiegowski. Wtedy założymy podsłuch na nadajniku, który Jack chce umieścić na szczycie wieżowca VNC. Niech zrobi swoje. Jeśli założymy podsłuch Mattowi, dowiemy się, co kombinuje z tymi lampami. Wiedza to połowa sukcesu, młody. To już nie VNC, to już VNC? Aż nie wiem, no, powinien się zdecydować na jakąś jedną wersję. A ciekawe, może ten geniusz techniczny może nam ogarnie te paralotnie. A możliwe, możliwe. Ale co, my teraz mamy do niego iść? Tak, to w tej chwili musimy do niego iść. Co, no dobra. No. Czekaj, bo mam do rozdania parkour. Szybko wybiorę. Ten chłopiec w ogóle na terenach renegatów, tam nas jeszcze nie było. No tutaj jest centrum badania GRS, jest jeszcze jakaś stacja elektryczna. No sprawdźmy ten skok. To jest kolejne metro. Cholera, dużo mamy tych rzeczy połowocznych jeszcze do zrobienia. Mhm. To się zrobi, no. W jakimś stramie. No. Zaginiony chłopiec. Teraz robimy katedrę? Cały czas? Tak. Znaczy cały czas, tak zupy cały czas. Tak, zupy cały czas. No chyba się powiem, co tutaj pojawiło, ale cały czas. Cały czas. Ja nie wiem, gdzie iść, nie wiem, co robię.
Musisz wyjść. Biegnę przed ciebie. Dobra, czy w ogóle jest noc? Nie, jest 9.44, dobra, to nieważne. To w tej bazie jest tak ciemno jak w dupie, że to nie wiadomo, czy to jest noc, czy to jest dzień. No dobra, czyli co? Czyli w takim razie idziemy do katedry, do jakiegoś chłopaczka, który ma naprawić tam jakiś sprzęt szpiegowski. I mamy go podłożyć matowi. No teoretycznie ten mat to jest nasza dobra mordeczka, przynajmniej on nam tak mówi. Ale ile w tym prawdy? Nie wiadomo, ale wydaje mi się, że wybraliśmy chyba dobrze. Ten chłop może mieć rzeczywiście więcej takich kontaktów, nie? Z tym Juanem. Tak, tacy ludzie są chyba to bardziej przydatni. O, ty opa! No i Polska, dawaj. Look at this shit. O. Co się dzieje? Co jest? O, ale baza z nim jest. Jakie heady lecą. Dobra, w ogóle, zobacz jak to wygląda w ogóle, jak to złapie. Złapę. A fajnie, w ogóle odłączasz to. Tak, tutaj, no. Jezu, jak to, ale to ma w ogóle jakiś ten? Jakieś ograniczenia amunicji? Chyba nie. Ej, no to stary, to świetne to jest. To jest takie urozmaicenie, no. I tak byśmy sobie poradzili, ale... Okay. Czasami możesz, nie wiem, znajdziemy się w takiej sytuacji, gdzie będzie dużo zombiaków dookoła, to będzie to. Tu jest w ogóle kolejne jabłoje. Co ty mówisz? Aj, bo mogę kontrol, to mi przybliży. To ciekawe. Tak, ja mam wciśnięcie prawego... Nie wiem, czy ten zombiak jest za daleko, ale nie mogę go trafić. On jakiś opada jakoś szybko? Nie wiem. To chyba... A, to chyba się w ogóle, to ma jakiś dany zasięg. Kurwa, co jest? Ale matka, tutaj gdzie to było daleko, to jakoś trafiałem tam. Było dalej niż teraz tu. Dobra, czekaj, ja sobie poszczelam. A, nie mogę. Bo tamte strony to jest tylko tu. Ty, samochód pułapka? O kurwa, tu jest samochód pułapka jeszcze, ty. Chodź, zobaczmy, jak samochód pułapka działa. Skąd my mamy samochody pułapki? Uwaga, osuń się. A, Polska, ale... Oj, ocie w picze. Ale dupnie. Uch! That's right. Ale dupło. To nie pozabijało nawet. No nie. O, zmierzyłem mu łeb. Ty przypomniał mi się Dying Light 1. Dying Light. Good night, good luck. Ale pokonałeś sobie ten skill skakania na głowę? No właśnie najwyraźniej, aczkolwiek pierwszy raz go zobaczyłem. Boy. Zazwyczaj po prostu ucinamy ich wcześniej. No Jezus, jakiego szota dostał. Ja pierdyle. Po prostu na te kolce wleciał. Ja? Ach, i w Dying Light 1 i w 2 pięknie to po prostu wygląda. Tak, no. Okej. Juan wysłał mnie do katedry. Powinienem coś o niej wiedzieć? Niewiele. Tylko tyle, że jest nawiedzona. Burn. Przez co? Przez ducha? Tak, jasne. Tak czy owak, katedra jest zamknięta od lat. Ale otacza ją rusztowanie. Możesz wspiąć się po nim do okna, żeby wejść do środka. Jest to? Nadal chcesz załatwiać sprawy dla Juana? Dlaczego nie? Skoro taki z ciebie chojrak. Wiatraki jesion tam jest. St. Paul. Parę rzeczy do skanowania, to przy okazji jesteśmy w takim fajnym miejscu, to poskanuję. Ale to pięknie. Ej kurde, coś trzy mordy na dole. Żadne gasi się niszczą zombiaki? Dobra, tak już jeszcze odblokowało. Tak, no możliwe. No dobra, idziemy. Ej, co się stało? A rzucili we mnie czymś chyba. That's from a boy. Cały czas mamy 500 metrów? Jezus. Nie wiem, 419. Czemu mi wypadło, jak pokazały się kontrakty przez chwilę? Kontrakty? Właśnie coś, nie wiem co się wydarzyło, ale po prawej stronie mi wyskoczyło kontrakt 0 z 50. No to pewnie jakieś wezwania tam. No właśnie, albo te kontrakty. Fajnie, kurwa.
Bo ja nie pamiętam, jak to działało. Nie wiem, dlaczego akurat teraz to mi się wyświetliło. Kurwa, który do mnie rzucił? O, wygnoje, to jest zupełnie strzela. Jakieś gówniaki. Ale my się teraz przesrane, chłopak. Oła, oła. Jezu, ale ich ucięło, Boże kochany. Tak. No i dostali po dupie. Dziwi. To ja nie zapomnę tego naszego pierwszego tak, pierwszego wypadu do tych takich gier, tych laboratoriów czy coś. Żeśmy poszli, żeśmy się zmienili w zombiaki. Tak, bo nam się skończyły już te grzyby. No. I w ogóle grzybów nie mieliśmy nawet tych inhalatorów, zero po prostu. Tak, tak, trochę się za wcześnie zaczęliśmy za to brać, ewidentnie. No cóż, no ale teraz będziemy, teraz już wiemy, co to grozi. No to było wiedza... 30 odcinków temu, tak? Tak, tak, no. Już trochę się ta seria ciągnie rzeczywiście, widzowie. Dlatego chcemy tak już lecieć powoli do tej końcówki, żeby też już nie ciągnąć nie wiadomo jak długo tej serii. Dlatego robimy ciągle już te misje główne. No i żeby zacząć jakąś kolejną nową giereczkę. Ostatnio Starfield wyszedł, aż w Starfield nie pogramy raczej w koopie. Mhm. Ale może moda dodadzą na koop. Jak w Skyrimie. Tak, jak w Skyrimie, no. To się w ogóle zesra pewnie się. Nie zdziwiłbym się, jakby dodali takiego koopa. No nie wiem, czy szybko jakoś, ale możliwe, że kiedyś dodadzą. Ale no, tak dużo słucham o tym Starfieldzie i to tak... Typowa Bethesda podobno. No, to ja widziałem jakieś tam screeny na tym, na necie, że podobno no nie wygląda to za ciekawie. W sensie graficznie to tam jest 2010 rok. Ale właśnie, ale w niektórych miejscach jest, znaczy tak różnie, strasznie nierówno, jeśli chodzi o grafikę, wiesz? Takie screeny to wiesz, no to mogą se robić, nie? Ale jest wiele miejsc, gdzie jest, nie wiem czy w większości nawet, po prostu jest ładnie. Ale nie wiem, nie grałem, że gadam głupoty. No my robimy, czekaj, co tu się dzieje? Na streamie tak sobie mogę pogadać, ale nie na odcinku. W ogóle, wiesz co, na tę katedrę to może już w następnym odcineczku wejdziemy teraz tak sobie. Dobra, to chodź, jakoś ustawimy, bo ty jesteś w tolnej dupie. Jakoś tutaj trzeba gdzieś znaleźć miejscóweczkę. Czekaj. Gdzie ty będzie? Coś dla Łanu mówi o jakimś rusztowaniu, że tutaj gdzieś jest, ale... Co tu dupło? Co jest? Lego dupło. Co? Lego duplo. To coś się... No nie, ale też nic nie ma. Czego ty szukasz w ogóle? Jakiegoś miejsca do... O, dobra, mam już miejsce do zaczęcia wspinaczki. Właśnie tego szukałem. O, tu stary mi biegnie na twarz. Jezus. Przez chwilę myślałem, że on jest nagi cały, a to takie... Spodnie miał trochę podobno. Jakoś... Trochę ta. Z tej strony tak to światło jakoś leciało. No dobra, to tutaj możemy sobie skoczyć, nie? O, tu będzie wbijanie. Wbijanko na górę. Dobrze widzowie, no w tym odcinku co? Było chlanie. Lawan się na nas obraziła, ale najwyraźniej już się odbraziła, bo żeśmy sobie z nią gadali przez krótkofalówki. No jestem Juanem, żeśmy zawarli pakt. Tak jak Waszek mówi, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, aczkolwiek no on też jest jakiś taki podejrzany, ja nie wiem. Dziwny chłop. No co ty nim robisz, kurde? Ma takie szemaloną mordę, taki charakterek. Ale no, tak jak to będzie, w następnym odcinku będziemy wbijać na tę katedrę. Jak widzicie, parkour znowu będzie nam towarzyszył, tak jak w całej tej grze. A jak na razie, to co? Będziemy kończyć. Czemu? Ja pole. Nie no, ludzie. Nie chodzi już o to zabijanie. Nie, zobaczysz na odcinku, stary, co tu się dzieje. Nie no, niesamowita sprawa. Dobra, to w takiej pozycji Waszek właśnie będzie was zażegnał. Także siema, no na razie. Cześć.